Trenerze, zanim trener dołączył do Zagłębia Sosnowiec, cały czas trener żył klubem, cały czas był blisko klubu, ale chyba nie myślał trener, że rok 2015 może być tak wspaniały dla trenera i Zagłębia. No faktycznie nie myślałem na pewno. Obejmując funkcję pierwszego trenera, tak podchodziłem do tego różnie. Na początku nawet takie przerażenie miałem w oczach, zastanawiając się, jak to będzie. Ale w krótkim czasie doszedłem sobie do wniosku, że będę robił, wykonywał swoją pracę najlepiej, jak potrafię. I okazuje się, że efekty tego są bardzo, bardzo ciekawe. Oczywiście to nie jest tylko moja zasługa, bo to jest zasługa całego sztabu szkoleniowego, jak również tej wspaniałej grupy naszych piłkarzy. Tomek Uczywek, Artur Derbin. Kibice gdzieś wspominają rajdy wasze i gdzieś to Zagłębie Sosnowiec zaistniało jako ten ofensywny klub, świetnie radzący sobie z piłką, nie bojący się grania piłki. Czy myśli trener, że to wasze doświadczenie boiskowe właśnie gdzieś przelaliście na ten zespół, na jego duch? Jeśli to przelaliśmy, faktycznie to widać na boisku, to się cieszymy bardzo. Oczywiście ta drużyna ma ten charakter taki bardzo ofensywny, to jest w tym kodzie GNA tej drużyny, to na pewno jest pozytywem. Takim czynnikiem, który jest na minus, to można powiedzieć naszą grę obronną, ale całej drużyny i nad tym na pewno będziemy się zastanawiać, będziemy modyfikować ten układ w defensywie, żeby nie dochodziło już do tego typu sytuacji, że będziemy tracili aż tyle bramek jak w ostatnim meczu. Zimą rok temu, jeszcze jako asystent, też głowiliście się. Sytuacja była trudna, wydawało się, że prawie beznadziejna, a jednak z każdym kolejnym wiosennym meczem przekonywaliście do siebie kibiców, chyba też piłkarzy, bo trzeba przyznać, że oni też zaczęli się cementować tą wiosną. Gdzie był ten klucz? Jak dotarliście do głów piłkarzy po pierwszej porażce? Ach, bardzo ciężkie pytanie. To trwało na pewno przez dłuższy okres czasu. To nie jest tak, że zaczęliśmy pracować i nagle ta drużyna się odmieniła. Nie, na to potrzeba było czasu. Chłopcy nam zaufali, po prostu ta nasza współpraca fajnie się układała i generalnie to przynosiło gdzieś wyniki. Oczywiście atmosfera w szatni również miała na to wpływ, ale nie oszukujmy się, również umiejętności tych chłopaków są duże i one również były tutaj tym czynnikiem odgrywającym dużą rolę. Awans do pierwszej ligi, ogromna radość. Pojawiło się pytanie, co zrobiliśmy, co dalej, bo jednak trzeba przyznać, że w stawce pierwszoligowej należamy do takich ekonomicznych średniaków, ani w górę, ani w dół, a jednak gdzieś stworzyliście zespół, który zaskoczył piłkarski świat, Polskę. No niezmiernie się cieszymy z tego powodu. Oczywiście z początkiem tych pierwszych meczów nie wiedzieliśmy jeszcze, na co nas stać, chociaż te pierwsze mecze pokazały, że faktycznie ta pierwsza liga nie jest taka straszna. Później nastąpiła ciekawa seria 5 meczów z rzędu zwycięskich. To gdzieś nas wywindowało w górze. Ta atmosfera w szatni była zupełnie, zupełnie inna. Już zaczęli faktycznie o nas głośno mówić w całej Polsce. Do tego również doszła wspaniała przygoda w Pucharze Polski. No właśnie, tych spotkań, które zapadły w pamięci kibicom, na pewno jest przynajmniej kilka, ale czy jest jedno takie spotkanie, które gdzieś trener wspomina bardzo sentymentalnie? Bo jednak na pewno z jednym tchem wymieniają kibice. 2 razy GKS, Górnik Zabrze, Arka Gdynia, Krakowia. Jest spośród tych spotkań któreś takie szczególne? Ja powiem tak, że w tym krótkim czasie naprawdę, zapewne nie tylko ja, bo i sami piłkarze i zapewne i kibice przeżywali fantastyczne momenty, fantastyczne chwile. Ja również takie momenty przeżywałem, chociażby w meczu z Katowicami, z GKS-em Katowice w Katowicach, z Arką Gdynia u siebie. Taki trudny mecz, ciekawy mieliśmy w Nowym Sączu. Oczywiście należy dodać tutaj mecz z Górnikiem Zabrze. No i bez dwóch zdań ta konfrontacja z Krakowią Kraków, zarówno pierwszy mecz u nas, jak i mecz na wyjeździe, to jest coś, co na długo zostanie w mojej na pewno pamięci. Niedawno prezes Legii Warszawa powiedział, że piłkarze Legii mają w nogach tą ilość spotkań, że jednak w Polsce piłkarze nie są przyzwyczajeni do takiego maratonu. Wydaje się, że Zagłębie na tym naszym pierwszoligowym podwórku też to potwierdza, bo jednak gdzieś ta czkawka pucharowa czy zbliżonych do siebie meczów było widać, że w tym kolejnym meczu zawsze gdzieś nas brakowało. Macie już pomysł, jak zaradzić na to, jeśli dojdzie, a wiadomo, że gramy w półfinale, więc będą takie sytuacje, że będą mecz na meczu?
W tej rundzie rozegraliśmy tych meczów 25. W przyszłym zagramy 15 meczów ligowych plus przynajmniej dwa pucharowe, czyli tych meczów będzie zupełnie mniej. Tutaj złożyło się tak, że te mecze nakładały się na siebie, wszystko to się gdzieś nawarstwiło i to zmęczenie gdzieś było odczuwalne. Próbowaliśmy różnych możliwości, próbowaliśmy roszad, próbowaliśmy gdzieś na zasadzie rotacji, gdzieś to nie wyszło. Będziemy się na pewno zastanawiali nad tym na przyszłość, bo musimy jakieś wnioski oczywiście wyciągać. Teraz zaczynacie, w grudniu będziecie mieli staż w Legii Warszawa. Czy z jakimiś konkretnymi tam jedziecie założeniami, coś konkretnego podpatrzeć, czy będzie to taki ogólny know-how, jak wygląda to w Warszawie? Powiem tak, że teraz zacznę od chłopaków, naszych zawodników. Oni w tym momencie idą jakby tam taki zasłużony odpoczynek, mają 2 tygodnie takiego czynnego wypoczynku, następnie dostają już rozpiski treningu tlenowego i treningu siłowego. Później spotykamy się 11 stycznia. Jeśli chodzi o sztab szkoleniowy, to on cały czas pracuje. Ja jestem bez przerwy w rozjazdach. Wczoraj wróciłem z Białej Podlaski, byłem na egzaminach do kursu UEFA Pro. W niedzielę już wyruszamy, tak jak wspomniałeś, na staż do Legii Warszawa i liczymy, że coś ciekawego oczywiście dla nas, dla naszej ekipy, dla naszej drużyny i dla samych siebie wyciągniemy jakieś korzystne wnioski. Być może coś wdrożymy na przyszłość do naszego zespołu. Czy coś więcej można zdradzić o kursie UEFA Pro? Bo wiadomo, że wyniki w styczniu, jak trener nam zdradzał. Wyniki w styczniu. 70 kilka osób było, miało chęć jakby dostania się, zakwalifikowania się do tego kursu UEFA Pro. Zostało wytypowanych 42 uczestników, natomiast 22 tylko pozostanie w tym kursie UEFA Pro. Ja jestem dobrej myśli, jestem zadowolony z tych egzaminów, z tych rozmów kwalifikacyjnych, także czekam na styczeń i liczę na to, że będę uczestniczył w tym kursie. Ten Puchar Polski, wspaniała przygoda. Trzeba powiedzieć, że tutaj sprawiliście też taką ogromną frajdę kibicom, ale też na ten jubileuszowy 110-lecia klubu rok. Kolejny przyjemny aspekt, czyli ten mecz półfinału Pucharu Polski w Sosnowcu. Czy macie wymarzonego rywala, bo wiemy, że trener będzie jechał do Wrocławia, będzie oglądał mecz Zawiszy ze Śląskiem. Czy zastanawialiście się w szatni z piłkarzami, kogo byście chcieli już trafić? No nie wiem, przed chwilą rozmawiałem z Hubertem Tylcem, który powiedział, że wyśniła mu się Zawisza Bydgoszcz. Oczywiście, jeśli byśmy sobie zakładali i planowali, marzyli oczywiście o finale Pucharu Polski, to przypuszczam, że takim przeciwnikiem, z którym mielibyśmy większe szanse, to byłby ktoś z pary, oczywiście Zawisza, Śląsk Wrocław, Zawisza Bydgoszcz. Natomiast jeśli przytrafi nam się Legia Warszawa w tym losowaniu, to będzie niesamowita frajda dla kibiców obu drużyn, bo dobrze wiemy, jak sympatyzują ze sobą. Jeżeli wypadnie Lech Poznań, no cóż, będziemy robili wszystko ze wszystkich sił, żeby z tego dwumeczu wyjść zwycięsko. Oczywiście będzie bardzo trudno, ale tak samo podchodziliśmy do meczu z Krakowią i ta wiara dziś się opłaciła. Na koniec zapytam, wspaniały rok 2015, jakieś marzenie na ten kolejny, 2016? No co niektórzy mówią, że trudno będzie powtórzyć ten rok, ale jeżeli tak będziemy do tego podchodzić, to faktycznie tak się stanie. My musimy być optymistami, musimy wierzyć w to, co robimy. I ja bym chciał powiedzieć, żebyśmy, jeśli nie będzie lepszy, to żeby był przynajmniej taki sam. Tego życzymy. Dziękuję.